czajnikowy.pl. W dzisiejszym odcinku czas na kawę cold brew. Poznacie najprostszy sposób na przyrządzenie własnej zimnej kawy, a także poznacie szereg pozytywnych cech kawy mrożonej, zaparzonej tą metodą. Wpływ na nasze zdrowie kawy cold brew, przygotowanej właśnie tą metodą, różni się nieco od takiego wpływu kawy przygotowanej klasyczną metodą z użyciem gorącej wody. Możemy zwrócić uwagę na wyższą ilość przeciwutleniaczy, także mniejszą ilość kafestolu, który wpływa na stężenie cholesterolu całkowitego w naszym organizmie, więc jeśli mamy problem z cholesterolem, właśnie taka kawa będzie lepszym wyborem, szczególnie właśnie w ciepłe dni. Jest to też kawa o bardziej neutralnym pH niż ta, która jest przyrządzana metodą na ciepło, a więc nie zaburza gospodarki kwasowo-zasadowej. Jest to świetne rozwiązanie dla tych osób, które czują problemy właśnie z żołądkiem, mają problemy z bólami żołądka, z jakąś niestrawnością. Jeśli czujecie się nie w porządku właśnie po kawie, coś jest nie tak, może warto spróbować właśnie metody cold brew. A jeśli ktoś woli kawę na ciepło, warto tutaj zastosować właśnie większe stężenie takiej kawy przygotowanej metodą na zimno i zwyczajnie uzupełnić ją gorącą wodą. Ponieważ większość z nas pije kawę właśnie po to, żeby się pobudzić, nie może braknąć tutaj właśnie analizy tego parametru, czyli czy taka kawa jest pobudzająca, czy ma bardzo dużo kofeiny, czy właśnie nie w stosunku do kawy przyrządzanej na ciepło. Wszystko zależy od receptury, którą wybierzecie, czyli tego, ile kawy używacie i tego, jak długo kawa znajduje się w wodzie. Jest jasne, że przy użyciu niższych temperatur niestety ta kofeina nie ekstrahuje aż tak intensywnie, jak w przypadku klasycznego zaparzenia. A więc jeśli zastosujecie dokładnie tą samą proporcję kawy do wody, tak jak proponowaliśmy to przy odcinkach przygotowania kawy na ciepło, żeby to było 6 gramów na 100 gramów wody, w tym przypadku tej kofeiny będzie po prostu mniej. Więc jeśli przygotowujemy kawę właśnie dokładnie w tych samych proporcjach, będzie to kawa, która troszeczkę mniej nas pobudzi. Czego potrzebujemy, aby przygotować kawę metodą cold brew? Potrzebujemy zmielonej kawy. Fajnie, żeby była to kawa zmielona w podobny sposób jak do metod przelewowych, a więc troszeczkę grubsze mielenie, nie aż takie drobne, jak to znamy w tych kawach, które już są zmielone w paczkach sklepowych. Potrzebujemy też świeżej wody. Może być to woda, która jest już przefiltrowana, ważne, żeby była też czysta. No i cóż, no jakiś pojemniczek, w którym to wszystko się odbędzie. Ja tutaj mam akurat taki pojemniczek, w którym będziecie mogli wszystko obserwować bardzo dobrze, bez żadnych zagięć szkło, a więc myślę, że doskonale sprawdzi się do tego, żeby zaprezentować tą metodę w pełnej krasie. Taki pojemniczek z kawą ląduje w lodówce na około 11, 12 czy 10 godzin, a więc stosunkowo długo. Jak widzicie, ubytek temperatury, a więc ta różnica między tym klasycznym zaparzeniem musi być zrekompensowana czasem, którym ta kawa znajduje się w wodzie. A więc jest to bardzo prosta metoda. Wyobraźcie sobie, że jest lipiec, środek wakacji, że wiemy, że następnego dnia będzie bardzo, bardzo ciepło. Zwyczajnie wrzucamy do naszego pojemnika odpowiednią ilość kawy, zalewamy ją zimną wodą, wkładamy do lodówki, a już z samego rana, kiedy temperatura zaczyna wzrastać, możemy się cieszyć przygotowaną kawą, która praktycznie żadnego wysiłku od nas nie wymagała, więc jest to naprawdę świetna metoda, szczególnie na te letnie, gorące dni. Proporcje, jakie użyliśmy tutaj w przygotowaniu naszego cold brew, to jest 6 gramów na 100 gramów wody i nasz pojemnik zaraz jak wrócimy do domu wyląduje w lodówce na 10 godzin. Po tym czasie należy przelać taki napar, który już tutaj będziemy mieli przygotowany przez jakiekolwiek sitko. Możecie użyć do tego też Ingenuity, które znacie bardzo dobrze, więc to sitko sprawdzi się doskonale. Chodzi tylko i wyłącznie o to, aby odcedzić cały napar, aby fusy zostały oddzielone od naszego cold brew, którym chcemy się delektować na lodzie bez dodatkowych jakichś wrażeń z fusami
biegającymi po naszych ustach. A więc jest tutaj jeszcze kilka wskazówek, na które warto zwrócić uwagę, jak na przykład przelanie wszystkich urządzeń, wszystkich naczyń, których używamy wrzątkiem. Jest to o tyle ważne, że przy tej metodzie bardzo szybko zachodzą różnego rodzaju reakcje psucia się. Czyli niestety przez to, że nie używamy gorącej wody, bakterie namnażają się, no i niestety taka kawa nie jest w stanie zbyt długo wytrzymać w naszej lodówce, czy nie ma zbyt długiego terminu przydatności do spożycia. Oczywiście domyślacie się, że nasze cold brew, które właśnie w tym momencie piję, przygotowałem wcześniej. Nie chcieliśmy, aby ten odcinek trwał aż 10 godzin. Teraz chwilkę o smaku. Czym różni się od takiego klasycznego zaparzenia i schłodzonego właśnie cold brew nasze, które teraz przygotowaliśmy? Bardzo zwrócił uwagę na to, że nie jest to aż tak kwaśna kawa w smaku. Czyli jeśli ktoś nie lubi kwasowości, metoda cold brew będzie myślę lepszym wyborem. Ja osobiście cenię tą metodę też za to, że bardzo długo utrzymują się aromaty, takie bardzo przyjemne, łagodne, delikatne. Więc jest to kawa pełna, naprawdę pełna aromatów i pełna smaku. Warto sięgnąć tutaj po taką kawę, która będzie pochodziła z szczególnie tych rejonów, które są bardziej kwaśne, właśnie ze względu na to, że ta metoda nie wyciąga tej kwasowości, a więc wyciągamy bardzo dużo takich kwiatowych, owocowych aromatów, nie wzmagając właśnie zbyt dużej kwasowości takiej owocowej do naszego naparu. Zachęcam Was do tego, żebyście eksperymentowali, żebyście zwiększali dozę, zmniejszali czas, czy może tak jak ja spróbowali na samym początku przelać gorącą wodą fusy, aby wyciągnąć z nich troszeczkę więcej, a potem następnie dolać zimnej wody. To jest taka metoda, w której możecie po prostu się pobawić, szczególnie w tych ciepłe dni, które nadchodzą, gdzie potrzebujemy ochłodzenia i orzeźwienia. Ja cieszę się swoją szklaneczką cold brew, które wcześniej przygotowaliśmy. Was zapraszam na czajnikowy.pl. No i cóż, do zobaczenia w następnych odcinkach, które już niebawem.